pewna taka definicja bólu, że jest to nieprzyjemne doznanie czuciowe, które ma pewien charakter emocjonalny, tak? Czyli można to nazwać jakimś złym, znaczy złym, no, to ból nie jest wartościowy, nie ma jakiejś wartości dobrej czy złej, ale jest po prostu nieprzyjemnym doznaniem czuciowym emocjonalnym, czyli jest powiedzmy psychofizyczny. I w takim aspekcie należy go rozpatrywać. Nikt nie lubi bólu, każdy czuje ból z wyjątkiem kilku, nie wiem, 10 set chorych na świecie, którzy mają wrodzoną niewrażliwość na ból, ale tym raczej zajmować się dzisiaj nie będziemy. W każdym razie w ICD-11 dopiero w tym momencie zaczęto traktować ból jako osobną jednostkę chorobową, a nie tylko jako objaw per se. My obecnie nie jesteśmy w stanie w ICD-10 rozpoznać ból po prostu. Co prawda są jakieś takie rozpoznania, typu ból brzucha, ból grzbietu, bóle w klatce piersiowej, odpowiednio bodajże R10, R54, M54 oraz R20, jeśli mnie pamięć nie myli. Ale nie ma bólu per se i różnego rodzaju bólu. Nie? Może tam jeszcze rozpoznać jakiś ból u chorego na nowotwór, ale to jest osobna kwestia, ale no, nie traktujemy tego jako jednostki chorobowej. I to jest błędne myślenie. No bo w ogóle jak podejść do oceny bólu? Kiedy no, mamy pacjenta no i go boli. I co też możemy zrobić? No, po pierwsze, najważniejsza kwestia to jest to, czy to jest ból ostry i przewlekły, czy przewlekły. Bardzo, bardzo różnie będziemy podchodzić do takiego bólu, gdyż większość tak naprawdę bóli, będę odmieniał się ból przez wszystkie przypadki, także musicie mi wybaczyć za bardzo, w sumie to słowo nie ma dobrego synonimu w języku polskim. Większość bólów czy bóli, nie wiem jak to się mówi, bólów, bo bóle od bóli to raczej takie piłeczki, które mi się rzuca. Można powiedzieć, że jest taka granica płynna między nimi 3 lub 6 miesięcy. W większości podręczników znalazłem jakby definicję 3, aczkolwiek niektóre badania naukowe powołują się na 6 miesięcy. Powiedzmy, że to jest bardzo akademicka dyskusja i nie zaprzątajmy sobie tym głowy. W każdym razie ból ostry to jest taki, który trwa krótko, kilka tygodni, do kilku tygodni, a ból przewlekły to jest taki, no, który trwa trochę więcej, a patofizjologia całkowicie się zmienia. Po pierwsze musimy się zastanowić, jeśli przychodzi do nas chory, no to z jaką chorobą do nas przyszedł, jaka ta choroba może wywoływać ból. Czy po prostu to jest ból sam w sobie. A mianowicie, czy jest to jakaś choroba zapalna, czy mamy do czynienia z zapaleniem. I jakby jednym z objawów zapalenia, no to mamy oczywiście zapalenie, obrzęk, utrata funkcji i tak dalej, i tak zaczerwienie i tam też jest ból. W przypadku właśnie chorób zapalnych będziemy wtedy bardzo chętnie korzystać z leków przeciwzapalnych, co jest dosyć oczywiste, to nawet ma w swojej nazwie. Czy jest to choroba nowotworowa? Ból jest nieodłącznym, niestety towarzyszem choroby nowotworowej. Wynika z wielu czynników. Po pierwsze jest to miejscowy naciek płuca i uszkodzenie nerwów. Po drugie jest to kacheksja towarzysząca chorobie nowotworowej. Po trzecie są to różne zespoły paranowotworowe, wydzielanie cytokin prozapalnych i także takich probólowych, a także substancji nie tylko przez głos, ale również przez odpowiedź na widzicie prezentację, czy tego u mnie jest coś nie tak. Może jest ogólnie coś nie tak. Dajcie znać. Ja widzę. Dzień dobry, działa. Jesteśmy teraz na slajdzie, jak podejść do oceny bólu. Może, nie wiem, Wiktoria, możesz spróbować podłączyć na nowo, to jakby zawsze programiści, informatycy sugerują taki sposób, z reguły działa. Ja się na tym nie znam. Dobrze, spróbuję, dzięki. Natomiast dalej. Choroba psychiczna. Depresja, szczególnie jeśli mówimy o depresji, depresji nieodłącznie towarzyszy ból. Oczywiście nie każda depresja będzie przybiegać z bólem, ale potem jeszcze w dalszym ciągu tej prezentacji chciałbym Wam podkreślić rolę bólu w depresji oraz depresji jako powikłania bólu przewlekłego. Zawsze warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co było pierwsze, ból czy depresja. Dalej, czy jest to jakaś choroba neurologiczna, czy jest to jakaś choroba reumatologiczna, tutaj ona bardzo, bardzo by nam się trochę zahaczała o jakiś taki szczególny rodzaj choroby zapalnej. Czy mamy do czynienia z chorobą zwyrodnieniową stawów, która jak się wgłębicie w ogóle w jej patogeneza jest naprawdę niesamowita i jest jednym z no, de facto najczęstszych dolegliwości ludzkości. Ja zawsze mówię moim pacjentom właśnie ze zwyrodnieniówką, że jeśli de facto na tej choroby nie możemy wyleczyć, jeśli ktoś to komuś się uda, to na pewno będzie miał dostanie Nagrodę Nobla, bo rzeczywiście jakby oszczędziłby światu takie koszty,
inwalidztwa i ograniczenia radości z życia, że głowa mała. Są to jakieś choroby brzuszne, jakieś, czy w ogóle po prostu jest jakiś stan nagły, gdzie w ogóle będziemy teraz całkowicie inaczej podchodzić do tematu. W każdym razie będziemy się raczej skupiać na tych chorobach takich dłuższych, czyli sytuacja, kiedy mamy ból i chcemy sobie z nim radzić. No wiadomo, że gdy mamy zapalenie wyrostka robaczkowego, którym towarzyszy ból, to wiadomo, będziemy też ten ból leczyć, ale to jakby podstawową jest pewna interwencja chirurgiczna, którą trzeba przeprowadzić, nie? I ból gdzieś tam też jest obok, nie? Także chodzi mi tutaj głównie o sytuację, w której musimy ten ból jakoś leczyć i będziemy do niego adresować, nie? Pytanie, kiedy boli? To jest takie pierwsze pytanie, które zadajemy pacjentowi i warto jakby doszczegółowić tego, bo często jak zapytamy pacjenta kiedy, to on powie, że od 2 miesięcy, a też bardzo, bardzo nas interesuje to, kiedy w ciągu dnia boli, nie? Czy to jest rano, czy to jest w nocy, czy to jest przy poruszaniu się, czy boli po prostu cały czas, że ten ból się w praktyce nie kończy. Wchodzi tutaj teraz taka, i że różne po prostu bóle mają często, różne typy bólu mają pewną różną predylekcję do czasu pojawiania się. Na przykład weźmy na to ból poranny, nie? W takiej właśnie depresji, w takiej klasycznej depresji, może nie w każdej, towarzyszy człowiekowi coś takiego jak zespół katastrofy porannej. To znaczy, że człowiek potrzebuje trochę czasu, żeby się rozruszać. Oczywiście w takiej potężnej depresji z objawami psychotycznymi, no to będzie jeszcze w ogóle inna jazda. Niemniej jednak powiedzmy, że mam jakąś taką łagodną, przemiarkowaną depresję, to z reguły ludzie mają zdecydowany problem wstać z łóżka i coś tam porobić, te dolegliwości bólowe również będą zgłaszać rano. Dalej, w chorobach reumatycznych charakterystycznym objawem, na przykład dla reumatoidalnego zapalenia stawów, jest tak zwana sztywność poranna, która trwa godzinę, a nawet dłużej. I właśnie taka potrzeba rozruszania się, że to boli, jest ciężko, jakoś tak, a dopiero później jakoś przestaje i mniej więcej ten chory przez resztę dnia jest sobie w stanie jakoś tam radzić, będzie charakterystyczne dla takiego rodzaju chorób. Niemniej jednak warto także pamiętać, że oczywiście o jakichś wyjątkach, typu depresja atypowa, która raczej bardziej doskwiera ludziom wieczorem, pod koniec dnia i tak dalej, i tak dalej. Bo gdyby medycyna była prosta, no to byśmy się nie spotykali na takich webinarach. Dalej, czy ból budzi w nocy? I to jest dosyć ważny aspekt, że szczególnie, że jakby cechą charakterystyczną bólu zapalnego jest to, że on budzi w nocy. Że w momencie, kiedy człowiek się wycisza, śpi i tak dalej, ta reakcja jakby się nie wycisza i cały czas chorego budzi, nie? Na przykład ból w chorobie zwyrodnieniowej stawów de facto nie powinien budzić w nocy, ponieważ on występuje przy poruszaniu się, nie? Tam macie to HZS, to jest właśnie to. Szczególnie, że w bólu przy chorobie zwyrodnieniowej stawów dosyć charakterystyczne jest to, że ból występuje na początku ruchu. A mianowicie potem, jak się pacjent trochę rozrusza, to jest gorzej, to jest lepiej, a na samym początku ruchu jest gorzej. Niemniej jednak uważa się, że jakby no sam ból w chorobie zwyrodnieniowej stawów towarzyszy ruchowi, nie? Towarzyszy wykonywaniu pewnych ruchów i taki ruch nazywamy bólem mechanicznym, on jest stricte nocyceptywny. Zresztą podobnie jak ból zapalny, ale tutaj trochę inne substancje biorą udział w patogenezie tego bólu. No i zawsze mamy jeszcze ból, który boli cały czas i ból z zaostrzeniami. Ból, który występuje cały czas, też tego, co tutaj nie ma napisanego, może występować tak zwanym bólem funkcjonalnym, czyli we wszystkich chorobach typu fibromialgia czy zespół jelita drażliwego. Bardzo ciężkie kwestie do leczenia, leczymy bardzo szeroko, często przez wielu specjalistów, bo tutaj mamy reumatologów, gastroenterologów, psychiatrów i tak dalej. Nikt przyczyny choroby nie znalazł, ale jest to ogólnie właśnie grupa zaburzeń funkcjonalnych, do których również niektórzy specjaliści zaliczają funkcjonalny ból krzyża. Też bardzo ciekawa kwestia. Zobaczmy sobie trochę dalej. No i gdzie boli? Po pierwsze, czy jest lokalizacja prosta? No bo powiedzmy, weźmy sobie na przykład, ktoś sobie stłukł kończynę, załóżmy stopę. Nie wiem, grał w gałę i uderzył pięką albo stopę, jakimś innym fragmentem stopy o, nie wiem, nogę napastnika albo o podłoże, nie trafił w piłkę i tak dalej. No i mógł sobie tam nogę złamać, mógł źle stanąć, mógł coś skręcić i tak dalej i będzie miał ból zlokalizowany w pewnym miejscu. No to tutaj jakby mamy raczej dosyć jasną sytuację. Kwestia jest jakby znalezienie jeszcze patologii, czy jest tam coś głębszego, czy jest to po prostu stłuczenie, czy jest to zmiażdżenie, czy jest to złamanie. Tutaj w tym wypadku
prosta sprawa, nie? Natomiast jeśli bóle są w wielu miejscach, możemy mieć do czynienia z bólem wędrującym. Ból wędrujący często jakby nie łączy nam się w ogóle w logiczną całość. Może towarzyszyć chorobom układu nerwowego, może towarzyszyć chorobie nowotworowej, ale najczęściej będzie towarzyszył jakimś zaburzeniom psychicznym. Dalej, miejsce ciężkie do opisania, szczególnie jeśli chodzi o jamę brzuszną, może towarzyszyć bólowi trzewnemu lub bólowi funkcjonalnemu. No i ból na pewnej długości, kiedy na przykład boli nas cała kończyna od tam stawu, czy tam biodrowego, czy to barkowego, aż po końcówki palców, jeśli to w ogóle odpowiada nam unerwieniem jakiegoś konkretnego nerwu, no to w ogóle jesteśmy w domu, bardzo często będziemy mieli do czynienia z bólem neuropatycznym. No i na samym końcu ból o dziwnym, specyficznym umiejscowieniu, na przykład ból kłujący z przodu klatki piersiowej, tutaj, tam, gdzie pacjent sobie wyobraża, że serce powinno kłuć, bardzo, bardzo często dolegliwość, szczególnie jak ktoś ma 32 lata, pracuje w korpo i trochę za bardzo przesadza z pracą, a za mało ma w życiu przyjemności, odpoczynku i dbania o siebie i swój dobrostan. Bardzo częsta kwestia, szczególnie we wszystkich placówkach, szczególnie prywatnych, które oferują prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Zarabia się tam średnio, a ma się pacjenta co 10 lub 12 minut. Także przestrzegam przed pracami w takich miejscach. Zapewne o czym mówię. I jak boli? Jaki to jest rodzaj bólu? Czy jest to ból rozpierający, czy jest bolesny przy palpacji? Jest to charakterystyczne dla bólu zapalnego. No bo wyobraźcie sobie, że macie na przykład, nie wiem, zadraśnięte chociażby paznokieć i się tam wdało jakieś małe zakażenie. Myślę, że każdemu się to kiedyś zdarzyło. Nie mówię tutaj oczywiście od razu o jakimś zastrzale czy zanokcicy, ale powiedzcie, że macie jakiś stan zapalny tkanki około paznokciowej, no i ten palec was tak boli, że cokolwiek, jak dotkniecie nim cokolwiek, może on jest w miarę taki, że czujecie go, on pulsuje, ale w momencie jak dotkniecie, no to aż podskakujecie, no bo jest to bardzo nieprzyjemne. No i to jest dosyć charakterystyczna cecha bólu zapalnego. Tam w tym miejscu jest zapalenie, no i wszystkie pięć objawów zapalenia tam występują. W momencie, kiedy jest tam tak naprawdę duży koktajl zapalny, jest tam bardzo dużo substancji, które ten ból stymulują, nie? On jest zasadniczo w charakterze receptorowym, tak? Czyli mamy tam substancje typu substancja P, mamy tam po prostu protony, mamy serotoninę, mamy jony potasu, mamy neuropeptydy, które wszystkie, bradykininę, wszystkie one łączą się ze swoistymi receptorami na zakończeniach nerwowych i wysyłają ten sygnał do mózgu. Dalej, natomiast jeśli mamy ból piekący, strzelający, kopiący, pacjenci to naprawdę różnie potrafią przedstawiać, możemy mieć do czynienia z bólem neuropatycznym, szczególnie jeśli jest szerszy. No i teraz tak, jak widzicie, piękna tutaj powtórka z anatomii i fizjologii, myślę, że wszyscy dokładnie pamiętacie, jak powstaje tak zwany ból ostry i nocyceptywny. Mamy pewien bodziec w obwodowym układzie nerwowym, peripheral nerve system, idzie to rogiem grzbietowym rdzenia kręgowego i tam mamy, to jest jakby z tyłu, nawet mam tutaj taką piękną grafikę, jak widzicie, ściągniętą z internetu. Mamy jakiś tutaj uraz. To prawda, on nie jest taki idealny, ten rysunek, ale jest też najprostszy, żeby to wszystko przypomnieć. Mamy jakiś bodziec, on sobie idzie korzeniami grzbietowymi, a następnie przełącza się w rogu tylnym. Następnie, i tutaj niestety jest błąd, ze względu na to, że on początkowo idzie sobie w tym rogu tylnym, a dopiero wyżej się przełącza. No ale dla uproszczenia całego procesu uznajmy, że on się przełącza. No i mamy coś takiego jak drogę spinothalamic, czyli rdzeniowo-wzgórzową. I ta droga rdzeniowo-wzgórzowa idzie nam aż do wzgórza. I w drodze rdzeniowo-wzgórzowej, tak zwanej przedniobocznej, przewodzą nam się trzy rzeczy. Przewodzi nam się temperatura, przewodzi nam się dotyk i przewodzi nam się ból. On przechodzi przez tak zwaną istotę pośrednią środkową, właśnie tam trochę wyżej, tam następuje skrzyżowanie. Prawy idzie do lewego, lewy do prawego, wypij kolego. Przeciwstronna rdzeniowa, zatem przeciwstronna wstęga rdzeniowa wzgórzowa boczna, przepraszam tutaj za błąd, przewodzi tylko temperaturę i ból i wtedy ta wstęga rdzeniowa w pniu mózgu dochodzi do jądra brzusznego tylnobocznego wzgórza, w skrócie VPL, ventral posterior lateral, i dopiero stamtąd, z tego miejsca we wzgórzu, przechodzi do kory somatoczuciowej, które my jako świadome istoty odczuwamy jako ból. Więc bardzo skomplikowana kwestia. Nie tak naprawdę co nie. Mamy jakiś bodziec, idzie sobie tutaj tyłem, tutaj się przełącza,
gdzieś tam jak są, to jest taki interneuron, to sobie tutaj przechodzi, idzie do góry, przełącza się, idzie do wzgórza i ze wzgórza idzie tutaj gdzieś do kory czuciowej i mamy ból. Natomiast to, co jest bardzo ważne i to, co ja bym chciał, żebyście tutaj zwrócili uwagę, że w tym samym momencie, w którym odpala nam się ta droga do góry, będzie nam się odpalała droga w dół. To znaczy, że to jest modulacja bólu z góry na dół. Czyli żebyśmy po prostu nie oszaleli z tego nadmiaru bólu, ewolucja wyposażyła nas w drogi hamujące odczuwanie bólu. I te drogi hamujące w odczuwaniu bólu, one są niewydolne w bólu przewlekłym, ale bardzo wydolne w bólu ostrym. Tutaj zarówno z miejsca ścinowego, jak i z tworu siatkowatego, już na poziomie rdzenia wydzielane są substancje, które hamują nam reakcję nocyceptywną. Głównie chodzi tutaj o naturalne opioidy, czyli endorfiny, enkefaliny i tak dalej, ale także związki, które łączą się z receptorami alfa-2. I każdy związek, który będzie miał agonistą alfa-2, będzie miał pewne działanie przeciwbólowe. Podobnie jak z opioidami. Jak widzicie, są tutaj podkreślone zarówno na stopniu centralnym, jak i na stopniu, no, też centralnym, ale niżej. Natomiast lokalne anestetyki będą nam działać na przewodnictwo nerwowe o tu. Ewentualnie tutaj też mogą, ale no, anestezjolog musi tutaj podać. Nie? Natomiast to, co możemy my z reguły zrobić, to jest działać tu. A dopiero same leki przeciwzapalne działają tylko na obwodzie. I to jest też jakby odpowiedź, dlaczego one nie działają w każdym bólu. Bo jeśli mamy jakikolwiek inny ból niż ból zlokalizowany, miejscowy i zapalny, to w jaki sposób miałoby to działać na całą resztę, jeśli działa tylko tu? Co jeśli ból powstaje gdzieś wyżej? No i dlatego to jest odpowiedź na pytanie, gdzie ten ból powstaje, jak on powstaje i co powinniśmy z nim dalej zrobić. No i jak powstaje ten ból przewlekły? Zasadniczo mamy tą samą skomplikowaną drogę, którą sobie opisaliśmy na tych dwóch slajdach, ale ze względu na to, że tych impulsów bólowych przez długi czas, przez parę miesięcy, tygodni, miesięcy, lat, był cały czas bombardowany, doszło do zmniejszenia progu bólu. Jakby to się spotencjalizowało, jest mniejsza tolerancja na impulsy, a ta modulacja zstępująca, która hamuje doznania bólowe, staje się po prostu niewydolna. Dlatego dochodzą nam takie dodatkowe wrażenia jak allodynia i hiperalgezja. Allodynia to są takie bodźce, które normalnie nie powodują bólu, na przykład muśnięcie, dotyk, no głównie to, będą powodować ból. Na przykład pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawów, kręgosłupa, no miał ten ból i zawsze leżenie powodowało u niego ulgę, ale w pewnym momencie on się kładzie, leży na tym łóżku i czuje, jak go cała skóra piecze, to boli, jest coraz lepiej i nie może znaleźć sobie miejsca, nie może sobie znaleźć miejsca w nocy, więc nie śpi, więc przychodzi do lekarza i prosi o lek hipnasenny, więc dostaje tak zwane zetki, albo jeszcze co gorsza, benzodiazepiny, a one zwiększają jakby doznania bólowe ze względu na hamowanie wstępujących dróg bólowych, przez co chory ani dobrze nie śpi, a nawet jak śpi, to nie wypoczywa, a cały czas go boli. I hiperalgezja, czyli małe bodźce bólowe traktowane są jak duże ból, nie? Czyli że to występuje de facto też w zapaleniu, nie? Ale w tym momencie mamy naprawdę, naprawdę olbrzymi ból, to znaczy, że małe bodźce, które normalnie wywołałyby ból na 1, na 2, na 10, nagle powodują ból niewyobrażalny. Straszna kwestia. I dlatego ból przewlekły powinien być traktowany jak osobna choroba, ze względu na to, że patologię mamy gdzieś tutaj. I tę patologię trzeba by znaleźć i zastanowić się po prostu, jak z tej choroby pomóc. Jak powstaje ból neuropatyczny? On nie przechodzi drogą rdzeniowo-wzgórzową, taką klasyczną, ale jest raczej dysfunkcją całego szlaku somatosensorycznego. I to może być nie tyle jakby sam ten szlak, to może być inne szlaki po prostu czuciowe, nie? W górę. Często współwystępuje z bólem centralnym i z punktu widzenia patofizjologii jest to nabranie funkcji, czyli sytuacja, w której pewien układ, który normalnie tego bólu nie przewodzi, zaczyna ten ból przewodzić i powodować nam dodatkowe problemy, które się no, dosyć ciężko leczą. No i czym się różni ból ostry od przewlekłego? Tak jak wam mówiłem, ból ostry mamy odpowiednią reakcję. Mamy reakcję współczulną. To znaczy, że jeśli przychodzi do was człowiek i go boli, to najprawdopodobniej będzie miał podwyższone tętno, podwyższone ciśnienie, może się pocić, może być zaczerwieniony.
może mieć rozszerzone źrenice i tak dalej, i tak dalej. Reakcja wewnątrzwydzielnicza będzie głównie wywalała na zewnątrz kortyzol i adrenalinę, no, przez co też ten człowiek będzie miał zwiększone pobudzenie współczulne. No i chodzi o odpowiednią postawę psychologiczną, nie? Czyli człowiek chce uciec od tego bólu, chce go przerwać i chce działać, nie? Ból de facto, no, ewolucyjnie ma mieć pewien charakter obronno-ostrzegawczy, tak? Typu, no, uderzyłeś się w rękę, albo nie wiem, dotknąłeś czegoś gorącego, no weź tego nie dotykaj. Weź, tutaj doznałeś jakiegoś bólu, weź uciekaj. Boli cię, nie wiem, brzuch, idź do lekarza, bo może coś być nie w porządku. I to jest zasadniczo funkcja bóla ostrego, ale w bólu przewlekłym nie ma tych reakcji, po pierwsze, a ból staje się problemem samym w sobie. I to pobudzenie psychiczne, niepokój zastępowane jest przez depresję, nadmierną drażliwość, zdenerwowanie, utratę apetytu, spadek masy ciała. Ze względu na to, że chory całą swoją uwagę będzie koncentrował na bólu, szukając jego przyczyny, a nie będzie zdawał sobie sprawy z sytuacji, że ból stał się problemem samym w sobie. Tam był pewien czynnik, który go oczywiście kiedyś wywołał, ale on może już nie obowiązywać albo obowiązywać i prowadzić dalej do przewlekania się bólu. Niemniej jednak ten ból, jako że stał się problemem samym w sobie, nie reaguje na klasyczne leczenie przeciwbólowe. Mamy wszystkie powikłania psychiczne, wycofanie się z życia, inwalidyzację i tak naprawdę no, człowiek tak trochę wewnętrznie umiera. Pacjent zaczyna się izolować od otoczenia, tak? Ma pewną rodzinę, z którą tam siedzi, większość dnia spełnia z pozycji półleżącej, tak? Całe jego myśli zaprząta ból. Więc w momencie, kiedy go coś boli, a ludzi dookoła nic nie boli i oni nie potrafią go zrozumieć, pacjent staje się, tak jak powiedziałem, niepełnosprawny w pracy i życiu osobistym, tak? Kłóci się z rodziną, jest nie do wytrzymania, wszystko wynika z tego, że go boli, on chciałby, żeby boleć go przestało. I tutaj naprawdę bardzo ważne jest, żebyśmy nie dopuścili do rozwoju bólu przewlekłego, bo leczy się go bardzo trudno, a w momencie, kiedy on już jest, to żebyśmy wszystko zrobili co w naszej mocy, żeby temu pacjentowi pomóc. A jeśli nie jesteśmy w stanie mu pomóc, to skierujmy go do kogoś, kto będzie w stanie to zrobić. Jeśli chodzi o patofizjologię bólu zapalnego, to jest w naszej prezentacji. Takie, żeby wytłumaczyć nas, jak działają po prostu niesteroidowe leki przeciwzapalne. Mam jakiś bodziec bólowy, tak jak mówiłem, są wydzielane tam różne substancje, które działają. Dodatkowo przychodzą na miejsce komórki immunologiczne. One te wydzielają substancje zarówno pirogenne, jak i bólogenne. Zwiększa się stężenie izoformy COX-2, czyli tej, która nie jest konstytucjonalna, tylko bardziej ekspresywna. Co prawda te określenia są po prostu dosyć staromodne, bo w niektórych niektórych organach COX-1 przejmuje funkcję COX-2, na przykład takim dobrym przykładem jest ostrzele, więc jakby niestety od wszystkiego są wyjątki. I wchodzimy wtedy w szlak kwasu arachidonowego, powstają wszystkie eikozanoidy, prostaglandyny, prostacykliny, tromboksany, leukotrieny i inne takie ciekawe, długołańcuchowe, pochodne tłuszczowe substancje. Zwiększa się przepuszczalność naczyń, migracja i znamy to wszystko, co jest związane z reakcją zapalną i to, co nas najbardziej tutaj interesuje, czyli sensybilizacja nocy receptorów, czyli w ten sposób właśnie, dlatego, że ten palec, który mamy zapalony, no normalnie przy stuknięciu obiórko nas aż tak za bardzo nie boli, no czujemy go, ale no bez przesady, a w tym momencie każde dotknięcie to są siarczyste przekleństwa i próba ucieczki jakby od tego bólu. Cytując tutaj pewną bardzo ciekawą pracę a propos charakterystyki, polecam w ogóle ją przeczytać, w wybranych zespołach bólu mięśniowego, czyli w miargi, mamy tutaj bardzo ładną grafikę, która pokazuje mniej więcej, jak chodzi mi o wpływ komórek układu odpornościowego na syntezę tych wszystkich czynników. Czyli tak naprawdę musimy sobie zapamiętać, że w kontekście bólu ostrego jest to bardzo związane z aktywnością naszego układu immunologicznego. I tak naprawdę im bardziej będziemy się w medycynę zagłębiać, im bardziej będziemy wchodzić w jakieś dogłębne analizy chorób, które nas interesują, tym większą rolę komórek układu odpornościowego będziemy tutaj zauważyć.
uwalniamy pewne substancje. Fosfolipidy z błon komórkowych też są uwalniane. Powstaje kwas arachidonowy i lecimy wszystko. Ważne jest, aby zapamiętać, że w bólu przewlekłym dochodzi do niewydolności występujących dróg antynocyceptywnych. I to jest to, o czym tam chciałem wam powiedzieć. Nie? Mamy oczywiście różne izoenzymy COX-a. Nie? Mamy COX, COX-1, mamy COX-2 i COX-3. Między innymi COX-1 występuje oczywiście głównie w płytkach krwi, endotelium, nerkach, śluzówce żołądka i tak dalej. I dlatego też blokowanie COX-1 będzie nam powodowało pewne działania niepożądane. Tak? Czyli im bardziej coś jest COX-2 blokujące, tym będzie miało inne działania niepożądane. Natomiast jeśli coś jest COX-1 blokujące, tym będzie miało takie działania niepożądane. Czyli zwiększenie krwawień ze względu na to, że płytki krwi oraz endotelium będą tracić swoje właściwości. Dalej, wszystkie NLPZ-y są nefrotoksyczne i u pacjentów z chorobami nerek bardzo musimy uważać. Notabene, tak naprawdę wszystkie NLPZ-y potrafią wywoływać śródmiąższowe zapalenie nerek. Jest to rzadkie ich powikłanie, no bo patrząc na to, hurtem są rozdolone. Niemniej jednak nefrolodzy bardzo tych leków nie lubią. No i oczywiście legendarne powikłanie, czyli wrzody żołądka, jak najbardziej trzeba mieć tam z tyłu głowy zawsze pod uwagą. Szczególnie jeśli do NLPZ-ów dodamy pacjentowi sterydy, no to już w ogóle mamy mieszankę wybuchową. A jeszcze dojdzie nam do tego jakieś przetrwałe zakażenie Helicobacter pylori, to niestety jest nieszczęście gotowe. Działanie. Oczywiście no, COX-1 bierze udział w przemianie kwasu, tak jak o tym mówiliśmy, w różne tam związki, które normalnie mają działanie cytoprotekcyjne. No i w momencie, jak to zahamujemy, no to będziemy mieli problem, nie? Natomiast mamy jeszcze oczywiście COX-2, tą indukowaną i tą dziwną COX-3, o której za bardzo to nie wiadomo. Sama COX-2 indukowana występuje w tkankach objętych zapaleniem. Ale tak jak mówiłem, są pewne wyjątki. W niektórych tkankach COX-2 przyjmuje funkcję COX-1. Bardziej skomplikowana tutaj kwestia, nie? Ale wszystko, co niestety będzie nam się też wiązało z blokadą, szczególnie COX-2, będzie nam działało prozakrzepowo. To jest to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, nie? O czym jeszcze wam pokażę na tym, którym z następnych slajdów. No jest ten COX-3 mózgowa, czyli tak naprawdę coś, co bierze udział w powstawaniu bólu i gorączki, głównie mediowany przez interleukinę pierwszą i szóstą, to jest punkt uchwytu dla dziwnego i tajemniczego leku, jakim jest paracetamol. To jest jeszcze taki ogólny slajd, który zasadniczo ma służyć jakby zrozumieniu tego, jak działają prostaglandyny, jak działają inhibitory prostaglandyny i jaki mamy efekt kliniczny. Więc spójrzmy sobie na szybciutko. Prostaglandyny powodują sensybilizację receptorów, nie? Powodują zmniejszenie wydzielania soku żołądkowego, cytoprotekcji, spowolnienie motoryczne i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak. Jeśli mamy różne leki z grupy NLPZ, warto sobie na przykład zastanowić się, które z nich są bardziej COX-1, a które są bardziej COX-2. No i aspiryna jest wybitnie COX-1. Ona jest naprawdę wybitnie COX-1 i tak naprawdę poza wyjątkowymi wskazaniami raczej staramy się unikać stosowania aspiryny w jakimś ostrym bólu. Oczywiście marketing i dostępność bez recepty i no, długa historia tego leku, szczególnie to, że szczególnie ta aspiryna, no, znaczy nawet w sumie nazywając to aspiryną, już nazywamy to nazwą zwyczajową związaną z pewną firmą farmaceutyczną, bo tak naprawdę za każdym razem powinniśmy mówić o kwasie acetylosalicylowym, ale no to jest trochę za długie, nie? On wybitnie blokuje COX-1, tak naprawdę najbardziej ze wszystkich leków, przez co tym bardziej ma zwiększone ryzyko powikłań krwotocznych, aspiryna znalazła zastosowanie trochę w innych lekach. Ibuprofen, on o dziwo jest bardzo COX-1 blokujący, ale COX-2 również blokuje. Ibuprofen jest jednym z naszych ulubionych leków ze względu na to, że jest stosunkowo bezpieczny. Mówię stosunkowo, bo naprawdę no, żaden lek nie jest do końca bezpieczny, ale a także jest jakby tak naprawdę ulubionym lekiem u dzieci poza paracetamolem. Tak naprawdę tylko te dwa leki możemy tak spokojnie stosować. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że w tym roku metamizol został przerejestrowany. Legendarna pyralgina jest już, kiedyś była dostępna od 15 roku życia, dosyć późno, natomiast obecnie jest od 3 miesiąca życia. Czyli naprawdę duży tego. Często w różnych bólach będziemy stosować takie leki jak ketoprofen, diklofenak, naproxen i tak dalej, i tak dalej, które mniej więcej są jak 1:1 z niewielką przewagą na COX-2.
Warto sobie też zapamiętać o preferencyjnych inhibitorach COX-2, głównie chodzi na meloksykam, nimesulid. Nimesulid jest ukochany przez Polaków, ja nie za bardzo przypadam za tym lekiem. Do tego mamy jeszcze acetofenak i asemetacynę na przykład, nie? Czyli pochodną indometacyny, która bardziej jest preferencyjna do COX-2. Te leki zawsze będą bardziej bezpieczne, jeśli chodzi o żołądek. Niemniej jednak przez blokadę COX-2 będą nam zwiększać ryzyko powikłań zatorowych. Nie? No i oczywiście mamy koksyby. W Polsce mamy dostępne tylko dwa koksyby, celecoxib i etoricoxib, wybitne inhibitory COX-2, ale oczywiście one trochę COX-1 też blokują. Zawsze warto pamiętać, że nadal jest ryzyko tych powikłań gastrycznych. Nie? Aczkolwiek teraz nowe badania prowadzone na etorykoksybie pokazują, że można go nawet bezpiecznie stosować przez 52-56 tygodni bez zwiększonego ryzyka powikłań sercowych, albo, znaczy może nie zwiększonego, bo to jest złe słowo, jest podobny jak przy stosowaniu ibuprofenu, które uznawane jest za dosyć niskie. Natomiast jest zdecydowanie mniejsze w porównaniu do na przykład innych leków, nie? Także etorykoksyb jest pod tym względem dosyć bezpieczny. Ze względu na to, że stare koksyby, refekoksyb, bodajże chyba tak się nazywał, został wycofany z rynku ze względu na powikłania zakrzepowo-zatorowe oraz kardiotoksyczność, nie? Obecnie został nam tylko celecoxib, tylko że go trzeba dawkować najczęściej dwa razy dziennie i ma trochę większe ryzyko powikłań sercowych. Etorykoksyb można dawkować raz dziennie, niemniej jednak może się to wiązać ze zwiększonym ryzykiem gastrycznym. Niemniej jednak dosyć niskim. Na jaki ból dajemy te NPZ-y? Oczywiście taki, który patofizjologicznie uwarunkowany jest bólem nocyceptywnym, czyli takim, w którym mamy bezpośredni udział receptorów na obwodzie. Dalej, mamy choroby reumatyczne. Oczywiście warto pamiętać, że chodzi o ból. Nie chodzi o leczenie chorób reumatycznych, gdyż leczenie chorób reumatycznych NLPZ-ami jest oczywiście błędem. Tam musimy najczęściej stosować leki immunosupresyjne dostosowane do chorego, jego chorób przewlekłych, zależne też od choroby i od jej patofizjologii. Natomiast jeśli chodzi o ból w chorobach reumatycznych, NLPZ-y spisują się świetnie. Różne stany bólowe, głównie chodzi tutaj o bóle głowy i zębów. O ile ból zębów aż tak bardzo nie chce się wypowiadać, nie jestem stomatologiem, o tyle ból głowy ma dosyć trochę inną specyfikę patofizjologiczną, niemniej jednak NLPZ-y działają w nim świetnie. Bóle w przebiegu choroby zwyrodnieniowych stawów, bóle migrenowe, wchodzi tu, no i oczywiście gorączka i wszystkie nieprzyjemne objawy, które im jej towarzyszą. Dodatkowe dostosowanie NLPZ-ów, leczenie bólu związanych z przerzutami nowotworami do kości. Jest jeszcze jedno takie ciekawe zastosowanie ibuprofenu i lub indometacyny. W ogóle indometacyna w większości, ona mówiło się, że została wycofana. To jest nieprawda. Ja ostatnio indometacyny u pacjentki użyłem, a mianowicie rozpoznałem u niej hemikranię napadową i to jest w sumie chyba jedyne współczesne zastosowanie indometacyny, gdyż nawet u tych noworodków raczej byśmy woleli chyba ibuprofenu stosować, aczkolwiek to by się musiał pediatra tutaj wypowiedzieć. Nie chcę wam tutaj namieszać w głowie, niemniej jednak w podręcznikach i źródłach naukowych obydwa leki są wymieniane. Niemniej jednak indometacyna, ona jakby spadła trochę z tego piedestału jako lek przeciwbólowy, niemniej jednak w hemikranii napadowej, czyli dosyć specyficznym, rzadkim, ale specyficznym pierwotnym bólu głowy wykorzystywana jest jako marker diagnostyczny ze względu na to, że ten ból świetnie reaguje na tą indometacynę. Stosuje się tak zwany indotest, czyli stosuje się codziennie przez 4 dni ten lek i on powinien przynieść poprawę u 100% pacjentów, jeśli postawi się dobrą diagnozę oczywiście. I no i oczywiście legendarne ASA, czy tam Acard, Polocard, czy jakieś inne tam komercyjne preparaty. Zawsze je powyższe od 75 do 100, ze względu na to, że czasem miewa się pacjentów leczonych w Niemczech, Polaków, którzy przychodzą i mają tak zwane ASS, czyli Acetylsalicylsäure, w dawce stówki. No i oni mają stówkę na rynku, my mamy 75, działanie de facto jest bardzo podobne. No i pomocniczo w ciężkiej hipotonii ortostatycznej również można stosować. Na jaki ból NLPZ to nie najlepszy wybór? Oczywiście w bólu neuropatycznym, w bólu przewlekłym, w bólu w depresji i szczególnie w silnym bólu. Tam do NLPZ-u będziemy musieli dodać jakiś inny lek.
No bo w momencie, kiedy będziemy leczyć taki ból NLPZ-em, może dojść do hiperalgezji pierwotnej, a potem wtórnej, ze względu na to, że spowodujemy tak naprawdę tylko upregulation na obwodzie poprzez blokadę receptorów, spowodujemy upregulation i doprowadzimy do hiperalgezji wtórnej, która będzie powodowała zwiększenie dolegliwości bólowych u pacjenta, mimo że chcemy mu pomóc, więc zastanówmy się, czy dobrze mu pomagamy. I oczywiście w momencie, kiedy mamy silny ból, mamy tak naprawdę dwie takie proste skale, które każdy z nas może stosować. Jest skala FAS i skala NPS, czyli obydwie to są skale numeryczne. No i skala taka NPS, to pacjentowi tłumaczymy, że 0 to jest brak bólu, 5 to jest umiarkowany, 7 boli mocno, tam 2 boli słabo, a 10 to jest niewyobrażalny ból, taki, że nie jest sobie w stanie go wyobrazić. Warto zawsze opisać pacjentowi tą skalę, gdyż ja sobie nawet ostatnio zrobiłem taki eksperyment. A mianowicie nie tłumaczyłem pacjentowi z tej skali i mówiłem, na ile w skali od 0 do 10 panią boli. Większość mówiła 9, 10 lub 11. Mimo że, no wiadomo, nie można się kłócić z bólem pacjenta, ale po wytłumaczeniu większość pacjentów mówi, no tak 6 albo tak 7, nie? Gdzie z reguły tutaj są. Natomiast jest jeszcze lepsza skala, czyli skala 2. Czyli podajemy pacjentowi jakąś miarkę, jakąś linijkę, można linijkę z centymetrem i poprosić go, jak bardzo go boli na skali. Ona jest bardziej skuteczna i bardziej jakby pokazuje rzeczywiście, jak pacjenta boli. Niemniej jednak wymaga z naszej strony jakieś 10-15 sekund więcej uwagi. Także no to już decyzja pozostaje. Efekt pułapowy, a mianowicie wszystkie leki nieopioidowe będą pokazywać efekt pułapowy. Czyli taki, że im więcej tego leku damy, to do pewnego momentu rzeczywiście mamy lepszy efekt, ale po pewnym poziomie jakiejś dawki, jak będziemy ładować większą dawkę, nie będziemy zwiększać efektu, ale będziemy zwiększać działania niepożądane. I dlatego też NLPZ-y dajemy do dawki maksymalnej dobowej i więcej nie. I tłumaczymy też pacjentowi, żeby więcej tych leków nie brał, a strasznie działania niepożądanymi jest jakby coś dobrze działa, bo chorzy lubią naprawdę w przypadku, że ich boli, bo coś się wydarzyło, a mają w domu jeszcze, dajmy na to, ketoprofen, no ketonal powiedzmy, to łyką sobie ketonal, do tego zapiją to ibuprofenem, no i może jeszcze wezmą APAP, tak? I to wszystko nam się łączy w mieszankę, no ile połączenie paracetamolu z jakimś innym lekiem nie jest jeszcze aż takie złe, no to pacjenci naprawdę lubią połączyć mimesulid, który mieli gdzieś tam, bo im kiedyś lekarz wpisał z ketoprofenem, bo on jest mocny i zresztą 50 jest bez recepty, no i jeszcze oczywiście ibuprofen, No bo on zawsze w reklamach występuje. Nie ma to absolutnie żadnego sensu. Nie ma sensu podawać leków, które walczą o ten sam receptor, no bo jak, nie? Gdybyśmy się zastanowili nad tego, jakie już mamy te rodzaje bólu, to musimy się zastanowić, jakie leki tak naprawdę dawać. Na ból mechaniczny najlepiej działa paracetamol. I teraz spójrzcie tutaj, że ten paracetamol działa tylko i wyłącznie w bólu mechanicznym, czyli w takim, w którym gdzieś przy poruszaniu się nas boli, tak? Czyli jakieś urazy, jakieś miejscowe uszkodzenia tkanek, a także gorączka, nie? Ze względu właśnie na tą blokadę COX-3 i dodatkowo oczywiście opioidy. Opioidy tak naprawdę będą wszędzie, będą nam hamować każdy ból. W bólu zapalnym będziemy stosować oczywiście coś, co jest przeznaczone do zapalenia, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne. W bólu trzewnym, związanym najczęściej z zwiększonym napięciem mięśni gładkich gdzieś tam w trzewiach, będziemy stosować te leki, które mają komponentę przeciwskurczową. I tutaj mamy albo rozkurczową. I tutaj mamy oczywiście metamizol, czyli legendarną pyralginę. W ogóle ciekawy lek, który jest stosowany tylko i wyłącznie w dwóch krajach w okolicy, czyli jest to Polska oraz Niemcy. No właśnie ze względu na to rzadkie działanie niepowikłane związane z supresją szpiku, którego wszyscy się boją, on naprawdę został wycofany, ale ze względu na swój unikatowy mechanizm, ze względu na to, że nie znaleziono i nie syntetyzowano nigdy niczego podobnego, ten metamizol naprawdę fajnie, że jest, wam powiem. Bo to na te brzuszne kwestie dobrze działa. Spazmolityki, głównie chodzi o na przykład drota i papawerynę,
No i oczywiście jeszcze wchodzi opioidy. Oprócz opiota i papawereny, czyli popularnych leków z pewnym kurortem spa w nazwie, można tutaj doliczyć na przykład jeszcze hiosynę, szczególnie jej butylobromu, który też działa bardzo, bardzo, bardzo dobrze spazmolitycznie i połączenie metamizolu, przepraszam, z hiosyną i z papaweryną jest niesamowitą kombinacją dla każdego lekarza dyżurującego, czy to na izbie przyjęć, czy to w nocnej pomocy lekarskiej, czy to w SOR-ze, kiedy przychodzą ludzie na przykład po przejedzeniu albo po jakimś zatruciu pokarmowym, albo w innych kwestiach. Szczególnie ten lek podany do żylny działa niesamowicie szybko, aczkolwiek jakby rzadko to się akurat robi, ale rzeczywiście w niektórych sytuacjach ta poprawa naprawdę następuje w 15 minutach. W przypadku podania domięśniowego gdzieś tam musimy poczekać godzinę czy dwie. Ból neuropatyczny to w tych miejscach będziemy stosować pregabalinę, gabapentyn lub SNRI, o tym jeszcze powiemy sobie trochę więcej, a w bólu centralnym SNRI i opioidy. A natomiast w grupie kulszowej, bólu krzyża, kręczu karku lub spastyczności poudarowej wchodzą nam jeszcze takie leki jak miorelaksanty. Metamizol, tramadol, NLPZ. Wynika to z tego, że metamizol działa ośrodkowo, tramadol działa ośrodkowo, NLPZ działa w miejscu, miorelaksanty działają, zaraz wam powiem dokładnie jak. Mamy oczywiście pewne antydepresanty. Głównie chodzi nam o te SNRI. One zwiększają stężenie noradrenaliny i serotoniny w szczelinie synaptycznej układu antynocepcyjnego. Czyli jak sobie byśmy się cofnęli do tych wszystkich slajdów tam wcześniej. Bóle mięśniowe najczęściej są bólem mechanicznym, aczkolwiek tam pewne zapalenie się robi. Małe i de facto ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, niemniej jednak w zakwasach ja w sumie nic nie stosowałem na zakwasy, że wydaje mi się to po prostu jakby klasyką. Sam bym musiał tak naprawdę sprawdzić. Mi się wydaje, że jakby bóle mięśniowe związane z tak zwane zakwasy raczej by były związane z bólem mechanicznym niż zapaleniem. Nie? Aczkolwiek przy treningu te włókna mięśniowe się zrywają, więc pewne takie zapalenie mogłoby tam odgrywać pewną rolę. Jakbyśmy się tak zastanowili, to chyba bardziej ten mechaniczny, bo de facto te zakwasy to z reguły bolą nie jak się dotyka te mięśnie aż tak, tylko jak się nimi rusza. I to bardziej byłby taki charakter nocyceptywny, nie? Pod tym względem. Dalej, wracając. Antydepresanty zmniejszają napięcie mięśniowe, działają przeciwlękowe, szczególnie te z wysoką komponentą serotoninergiczną, a dodatkowo hamują kanały sodowe i zmniejszają aktywację receptorów NMDA. To są bardzo ważne receptory, jeśli chodzi o przekaźnictwo bólowe w ośrodkowym układzie nerwowym. Więc jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo punktów uchwytu, zarówno na poziomie rdzenia kręgowego i przełączania, a także wzmacniania odpowiedzi antynocyceptywnej, jak i nawet na obwodzie, jak i walczącą z komponentą psychologiczną bólu, jak i na sam koniec z przekaźnictwem w ośrodkowym układzie nerwowym. Jakie tak naprawdę leki mamy? W Polsce jedynym zarejestrowanym lekiem, trójcyklicznym lekiem przeciwdepresyjnym, bo takie się stosuje, za granicą słyszy ich trochę więcej, ale w Polsce powiedzmy, że mamy zarejestrowaną tylko amitriptylinę i o tej wam powiem. Mówi się, że należy zaczynać w amitriptylinie od 25 mg na noc, a można nawet wjechać do 150 jak podawki maksymalnej. Niestety tej 25 tak naprawdę nie ma w sprzedaży. Mamy 10 i 30. That's all. I jako, że ten lek nie jest już taki popularny jak kiedyś, bo tak naprawdę mamy nowe, lepsze, ale tą amitriptylinę rzeczywiście się w takich dolegliwościach bólowych stosuje, ba, amitriptylina działa świetnie, jeśli chodzi o pierwotne bóle głowy typu napięciowego. Mi się zdarzało włączać i rzeczywiście u wielu pacjentów działa to naprawdę znakomicie. Oczywiście po wykluczeniu wielu przeciwwskazań. I teraz, jako że doskonale znacie, myślę, że te przeciwwskazania, to mi o nich opowiecie, słucham. No, amitriptylina będzie działać naprawdę wiele receptorów. Ona będzie zwiększać nam stężenie zarówno serotoniny w szczelinie synaptycznej, jak i noradrenaliny, jak i dopaminy. Będzie także miała pewne działanie cholinolityczne, a także będzie alfa-2 agonistą. W związku z tym, jeśli ma działanie cholinolityczne,
to, na jakie narządy będziemy musieli szczególnie uważać. Pozwolę sobie przypomnieć, a mianowicie chodzi mi o oko oraz o stercz. I pęcherz. U osób z przerostem prostaty działanie cholinolityczne może powodować do zaburzenia opuszczania zwieracza cewki moczowej, a przez to do zatrzymania moczu i dużych problemów. Natomiast u osób z jaskrą, szczególnie zamkniętego kąta, może to doprowadzić do zamknięcia tego kąta i spowodowania ostrego napadu jaskry. Też ciężka sprawa. Także te rzeczy trzeba wykluczyć. Poza tym amitriptylina zasadniczo uważa się, że w małych dawkach ona ma mały potencjał kardiotoksyczny. Niemniej jednak już w takich dawkach powyżej setki trzeba z tym bardzo uważać. Niemniej jednak zawsze, żebyście dla waszego i pacjenta waszego bezpieczeństwa, warto pacjentowi zrobić EKG przed włączeniem amitriptyliny, żebyście zobaczyli, czy tam nie ma jakichś już patologii, jakichś bloków, jakichś przedłużonych QT, jakichś innych arytmii, czy predyspozycji do arytmii itd., itd. I zawsze, jako że możecie to łatwo zapomnieć, spójrzcie wtedy na przeciwwskazania do stosowania tego leku i zastanówcie się, czy możecie go zastosować. Nie bójcie się go stosować, tylko po prostu bądźcie odpowiedzialni w związku z tym. To jest dobry lek. Dalej, duloksetyna. To jest rewelacyjny lek. Naprawdę. Znaczy ode mnie się w POZ-cie teraz śmieją, że ja go nadużywam, że go rozdaję na lewo i na prawo, ale jakbyście sobie spojrzeli na polską populację, naprawdę wielu z nich ta duloksetyna by się przydała. A mianowicie, jak ją stosuję? Ja zaczynam od 30, to jakby połówka tabletki, z reguły są dawki 60 i 30 dostępne. Ja, żeby pacjent nie kupował w 30, a potem 60, bo nie chcę go narażać na taki koszt finansowy, każę mu kupić 60 i dzielić na pół, albo każę mu kupić 30 i potem brać dwie tabletki. Ale pacjenci raczej lepiej znoszą połówkę tabletki, a potem tabletkę, niż tabletkę, a potem dwie tabletki. Tak jakby wiecie, no bo jak biorą dwie tabletki, to są bardziej chorzy. Ale tak, przez pierwszy tydzień dajemy 30, a potem dajemy 60. Czemu tak robimy? Chcemy zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych, a mianowicie zwiększenie stężenia serotoniny i noradrenaliny będzie powodować nam wszystkie powikłania związane ze zwiększeniem stężenia serotoniny i noradrenaliny. W przypadku serotoniny głównie chodzi tutaj o biegunki i zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Ze względu na to, że jak zwiększamy stężenie serotoniny w mózgu, to będziemy powodować również zwiększenie serotoniny w innych układach. I jeśli będziemy powodować zwiększenie serotoniny w przewodzie pokarmowym, będzie to powodowało zwiększone stężenie na przykład CNP wewnątrz enterocytów, a w konsekwencji biegunkę. Oczywiście ten balans się w pewnym momencie ustala i po wystąpieniu i po pewnym czasie te biegunki ustępują, niemniej jednak może się to wiązać z odstawieniem przez pacjentów leków. Dlatego ja na przykład stosując zawsze leki przeciwdepresyjne, szczególnie z grupy SSRI i SNRI, zawsze ostrzegam pacjentów przed tymi biegunkami, a żeby one jeszcze nie wystąpiły, zaczynam od 30 i daję 60. Ok? I dawka maksymalna jest 60 rano, 60 wieczorem, nie? Ale zawsze staramy się 30, 60. Nie wolno za bardzo stosować w jaskrze ze względu tutaj na to również możliwe powikłanie. Poza tym trzeba uważać, ponieważ duloksetyna podnosi nam trochę ciśnienie tętnicze ze względu na zwiększone stężenie noradrenaliny. I to są rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Poza tym mogą też powodować zaburzenie snu. Około 15% pacjentów właśnie ze względu na tą zwiększoną ilość noradrenaliny mają świetny efekt przeciwdepresyjny, mają świetny efekt przeciwbólowy, mają świetny efekt modulnafaksyną. Jeśli chodzi o leczenie przeciwbólowe, jest pewien problem. A mianowicie ona w małych dawkach, takich, których zaleca się zaczynanie, jest głównie SSRI, a mianowicie ma wpływ na przekaźnictwo serotoninergiczne. To nie ma prezentacji. No, myślę, że się zgadzam z wami. Już to udostępniam. Cyk. I działa. Już widzicie, nie? A mianowicie, wracając do tematu. Ta venlafaksyna w dawkach takich małych, w których się zaczyna, są preparaty z rynku zarówno 37,5, 75, jak i 150. Jak widzicie, to 150 jest dosyć blisko dawki maksymalnej. I venlafaksyna w małych dawkach
powoduje raczej nam, daje nam raczej efekt SSRI-a, a nie daje nam efekt takiego fajnego noradrenalinicznego, który zaczyna dominować dopiero przy 150. I w takim kontekście zdecydowanie wygodniejsza w stosowaniu jest duloksetyna. 30, bach, po tygodniu 60. Natomiast w venlafaxinie, no zanim wejdziemy na odpowiednią dawkę, to jest to trochę dłużej. Duloksetyna od razu działa jako SNRI, a SSRI, muszę wam powiedzieć, że w bólach związanych z bólem centralnym bądź z bólem neuropatycznym, serotonina, a także w bólu zapalnym, serotonina jest mediatorem reakcji bólowej na obwodzie. Więc w momencie, kiedy będziemy mieli ból związany z nosycepcją, może to powodować, kiedy będziemy dawać więcej serotoniny, nie modulując tą noradrenaliną, może nam to powodować zwiększenie dolegliwości bólowych. Więc podawanie SSRI-a, gdy boli, może pogorszyć nam sprawę. Jeśli tego, dlatego lepsza tutaj jest duloksetyna. Mamy jeszcze dwa inne leki, mirtazapinę i miosyrynę, również stosowane jako leki przeciwdepresyjne. One działają głównie na receptory 5HT2 i 5HT3, ale oba są, mają dodatkową fajny efekt, a mianowicie są alfa-2 agonistami. Jak sobie przypomnicie ten slajd z tym mózgiem, z tymi receptorami i tak dalej, te alfa-2 agonisty, one działają nam przeciwbólowo dodatkowo, więc te leki również będą miały pewną komponentę przeciwbólową, nie? Że naprawdę mamy trochę ich do skorzystania. Natomiast SSRI-e będą świetne w dwóch rodzajach bólów. W bólach funkcjonalnych, typu na przykład fibromialgia, a także w bólach związanych na przykład z zespołem napięcia przedmiesiączkowego, to również de facto jest ból funkcjonalny. W takich wypadkach, gdzie bólowi towarzyszy duży lęk, SSRI mają przede wszystkim tą komponentę przeciwlękową. No i dalej. Mamy pewne leki przeciwdrgawkowe. Ja tak naprawdę omówię tylko dwa z nich i zachęcę was do stosowania jednego. A mianowicie, co robią przeciwdrgawkowe? One zmniejszają pobudliwość neuronów. Mają różną budowę chemiczną, tak naprawdę są naprawdę różnymi lekami. Wszystkie działają albo poprzez zmniejszenie napływu poprzez kanały sodowe lub wapniowe w neuronach, nasilają hamowanie pre- i postsynaptyczne w strukturach OUN, mają pewne udokumentowane działanie w neuropatiach, natomiast w bólach ośrodkowych, gdzie raczej działają SNRI i opioidy, tak nie do końca, niemniej jednak i tak często je stosujemy. I teraz tak. Leki przeciwdrgawkowe, bo umówmy się tak, czym jest padaczka, tak? Czym jest padaczka? Padaczka to jest patologiczne wyładowania neuronalne w miejscach, gdzie tych wyładowań być nie powinno, gdzie jest ich za dużo i są za szybkie. Więc co nam robią leki przeciwdrgawkowe? Odwracają nam ten proces, będą hamowały te wszystkie rzeczy. No i w sytuacji, kiedy w bólu neuropatycznym mamy podobną sytuację, czyli zwiększoną ilość impulsów, zwiększoną częstość impulsów, zwiększoną siłę tych impulsów, sięgamy po leki przeciwdrgawkowe, które będą nam hamować taką sytuację. Nie? I tak naprawdę w leczeniu bólu stosujemy głównie dwa. Pozostałe również można, ale ja was szczególnie zachęcam do tych dwóch. A mianowicie mamy pregabalinę, więc dawka taka standardowa, początkowa to jest 75 mg dwa razy dziennie, aczkolwiek niektórzy specjaliści zaczynają od 75 na wieczór. Jakie działanie ma pregabalina? A no mianowicie, oczywiście ma działanie przeciwpadaczkowe, no to tutaj to nie ulega żadnym wątpliwościom. Ma dodatkowo działanie bardziej uwielbiane przez psychiatrów, a mianowicie przeciwlękowe. Także niektórzy psychiatrzy zalecają nawet stosowanie pregabaliny doraźnie w dawce 75 mg. Dalej, pregabalina. W ogóle czym ona jest? Ona łączy się z kanałami bodajże alfa-2, A2-delta, jeśli mnie dobrze pamięć nie myli, i zmniejsza nam napływ wapnia do komórki, przez co zmniejszając jej pobudliwość. Pregabalina, podobnie jak gabapentyna, obydwa są tak naprawdę analogami GABY, nie? Czyli kwasu gamma-aminomasłowego. I czym one się różnią? A mianowicie gabapentyna dosyć ciężej jest znaleźć dawkę. Jak widzicie, możemy tutaj w obydwu lekach modulować dawkami od małej do naprawdę dużej lub olbrzymiej. Tylko że tak,
Pregabalina ma farmakokinetykę liniową. A co oznacza to, że lek ma farmakokinetykę liniową? Rośnie nam dawka, rośnie nam odpowiedź na lek i działanie leku. Natomiast gabapentyna już niekoniecznie. Ciężko jest przewidzieć jej odpowiedź. Znaczy ona również jest lekiem skutecznym, ale wymaga więcej doświadczenia w stosowaniu. Natomiast pregabaliną można spokojnie zacząć. Nie jest też lekiem drogim, co jest jakby ważne dla pacjenta. Nie? Dużym obostrzeniem jest jednak niewydolność nerek. Poza tym de facto obydwa leki powodują trochę wzrost masy ciała i mogą powodować reakcje uczuleniowe. No to jest tak naprawdę główne ich obostrzenie. Natomiast jeśli chodzi o kwas walproinowy, lamotryginę, karbamazepinę, lewotiracetam czy inne leki przeciwpadaczkowe, jeśli chodzi o farmakologię bólu, raczej staramy się ich nie stosować. Oczywiście to jest również możliwe, ale to już głównie przez specjalistów oraz tych, co mają większe doświadczenie w tych lekach, ze względu na ich większe działanie niepożądane, a nawet potencjalną toksyczność, jak w przypadku karbamazepiny. Jednak do pregabaliny naprawdę zachęcam, bardzo dobry lek, o którym mówię, działanie przeciwpadaczkowe, przeciwbólowe i przeciwlękowe. Rejestracja jest przeciwlękowym. Mamy jeszcze dwa rodzaje leków, których chciałbym tak podać Wam jako ciekawostkę i mam nadzieję, że one dużo częściej będą stosowane w przyszłości, a mianowicie lidokaina. Co robi lidokaina w plastrach? No bo jak mamy znieczulenie jakieś miejscowe, to myślę, że to jest dosyć oczywiste. Niemniej jednak mamy też lidokainę w plastrach. Na przykład są plastry EMLA, szczególnie na przykład stosowane w jakichś małych chirurgiach, mikrochirurgiach, dermatochirurgiach i tak dalej. A mianowicie powodują hamowanie mediatorów procesu nosycercji przez keratynocyty. Kiedy przylepimy plaster na skórę, większość jakby komórek odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów bólowych są właśnie keratynocyty, one stanowią 95% komórek skóry i w związku z tym zakończenia nerwowe są do nich bezpośrednio przyłączone. One będą uwalniać nam substancje zapalne, one nam będą, ze względu na to, że mają pewną funkcję immunologiczną, będą wywoływać substancje, wydziela substancje zapalne, substancje nosyceptywne, to będzie podejmowane przez receptory i powodować po prostu ból. W momencie, kiedy zastosujemy lidokainę, będziemy blokować te receptory. Dodatkowo efekt chłodzenia skóry jako opatrunek hydrożelowy powoduje również zmniejszenie jakby reakcji immunologicznej i dlatego plastry lidokainy najczęściej stosujemy albo w znieczuleniu, na przykład przed jakimś zabiegiem, albo w zlokalizowanym bólu neuropatycznym. Te plastry są tam odpowiedniej wielkości przez producenta. Można jednorazowo stosować do 4 plastrów na 12 godzin, potem mamy 12 godzin przegląd. I lidokaina świetnie działa na przykład w bólach popółpaścicowych, a również także w bólach po mastektomii, po torakotomii czy po amputacjach. Nie? Często nie trzeba wtedy korzystać z opioidów, nie? Dlatego ważna jest tutaj odpowiednia terapia przeciwbólowa. Mamy jeszcze jedną ciekawostkę, a mianowicie, nie wiem czy wiecie, dostępna jest w Polsce już kapsaicyna w plastrach, a także kapsaicyna w maści. I chciałbym Wam powiedzieć trochę o tej substancji. Kapsaicyna, myślę, dobrze wiecie, znajduje się w papryczkach chili, a także jakichś innych jalapeno, alanero, czy jakikolwiek tam innych lubicie. Ja kiedyś raz w życiu zdarzało mi się posmakować California Reaper. Polecam każdemu, szczególnie amatorom bardziej ostrego jedzenia. Mianowicie w moim przypadku palenie trwało gdzieś tam godzinę, a ilość łez przelanych za małą ilość tej papryczki, którą notabene je się najczęściej w rękawiczkach i to pałeczkami chińskimi, żeby po prostu tego przez przypadek nie dotknąć i broń Boże nie dotknąć skóry, a jeszcze gorzej nie dotknąć śluzówki. A mianowicie, co robi kapsaicyna? Ona działa na taki ciekawy kanał w naszej skórze, który związany jest z receptorem kwasu wanilidowego i on też bierze udział w patogenezie pewnej choroby, a mianowicie trądziku różowatego, dlatego de facto jest to trochę przyszłościowe, jeśli chodzi o farmakoterapię tego schorzenia. Niemniej jednak kapsaicyna będzie nam powodowała aktywację nocy receptorów w skórze. I pewnie sobie myślicie,
O nie, no ale jakby przecież to jest bez sensu, jakby jak będziemy aktywować nocy receptory, no to będziemy wywoływać ból. I rzeczywiście, kiedy byście wtarli sobie jakąś ostrą papieczkę w skórę, prawdopodobnie będzie to was piec, będzie jakiś rumień, jakaś reakcja miejscowa i tak dalej. Niemniej jednak, jeśli kapsaicynę będziemy stosować w odpowiednim stężeniu, ona będzie nam powodować wymywanie substancji P. A w momencie, jak mamy wymywanie substancji P, będziemy mieć zmniejszoną wrażliwość na bodźce. Dalej, kapsaicyna, jeszcze w mechanizmie dosyć skomplikowanym, nie do końca wytłumaczonym, a mianowicie będzie nam powodować poprzez właśnie ten receptor zwiększone przekazywanie wapnia do komórki. I w momencie, kiedy będziemy mieli zwiększone przekazywanie wapnia do komórki nerwowej, to będzie to powodowało jakby takie zamrożenie jej, w znaczeniu, że tam będzie na tyle wysoka wewnątrzkomórkowa hiperkalcemia, że ta komórka będzie de facto zahamowana w generowaniu swoich potencjałów, a jak będzie zahamowana w generowaniu swoich potencjałów, to nie będzie wysyłać tych substancji do głowy, naszego mózgu. Będzie po prostu, będzie wyłączona, nie będzie przewodzić bólu, nie będzie nas boleć. Mamy dwa preparaty w Polsce. Mamy, właściwie to jest krem, przepraszam za błąd, o małym stężeniu. Jest on raczej o ograniczonym zastosowaniu. W ogóle na jakichś targach różnych i w jakichś dziwnych punktach można kupić w ogóle plastry z kapsaicyną, jakieś czarci pęd albo coś w tym stylu. Jak sobie zgooglujecie kapsaicyna w plastrach w Google, na pewno zobaczycie. Takich rzeczy za bardzo nie polecamy, ze względu na to, że to ma nie wiadomo jakie stężenie i raczej będzie działać probólowo niż przeciwbólowo. Natomiast świetnie będzie to działać w bólach neuropatycznych, właśnie przez to, że będzie nam te nerwy hamować. I teraz dostępne są kapsaicyna 8% w plastrach. Taki preparat nazywa się Qtensa przez Q. I ma parę ograniczeń w stosowaniu niestety. Oczywiście ono działa świetnie, ponieważ pojedyncza aplikacja usypia nam te receptory na kilkanaście tygodni. Potem natomiast dochodzi do normalizacji przesyłu, także jakby ten efekt kapsaicyny jest w 100% odwracalny, a neurony potraktowane kapsaicyną nie są trwale uszkadzane. Także mamy tutaj pełną odwracalność i nie mamy takich powikłań nerwowych w związku z tym, więc mamy naprawdę bardzo wysoki profil bezpieczeństwa. Ale mamy pewne ograniczenia, a mianowicie trzeba to nakładać w warunkach szpitalnych przez wykwalifikowany personel, po pierwsze. Po drugie, trzeba to robić w nitrylowych rękawicach, ze względu na to, że przez inne rękawice ta kapsaicyna wysokoprocentowa może przejść. No nie chcielibyście się poparzyć, nie? To jest druga rzecz. Sama procedura nakładania się trochę trwa. Najczęściej pacjent powinien być w jakiś sposób znieczulony, to znaczy przed nałożeniem podaje się doustnie leki przeciwbólowe i przeciwzapalne i dopiero potem przez wykwalifikowany, przeszkolony personel się ten plaster z kapsaicyną nakłada. No i oczywiście koszt tej terapii, sam jeden plaster kosztuje 1200 zł. Słabo, nie? Niemniej jednak w sytuacji, kiedy nic nie pomaga, a pacjenta rwie na przykład po amputacji czy po półpaścu, ciekawy sposób i bardzo tak naprawdę bezpieczny, ale wymaga trochę zachodu, żeby go postosować. I teraz chciałbym jeszcze wejść na taki krótki kliniczny aspekt, a mianowicie z czymś, z czym boryka się wielu specjalistów. Zarówno są to lekarze medycyny rodzinnej, jak i ortopedzi, neurolodzy, neurochirurdzy i tak dalej. I każdy z nich ma trochę rację, lecząc tą chorobę, a tak naprawdę spójrzmy sobie, co to jest. Bardzo dużo ludzi ma problem z kręgosłupem, tak to nazywają. I rzeczywiście jest to pewien problem. Niemniej jednak warto pamiętać, że nie jest to jednostka chorobowa, ale raczej zespół objawów. I przychodzi do was pacjent, z reguły jest dosyć taki skurczony. Jakie on ma objawy? On z reguły powie, że no nagle go bolało po tym, jak ktoś tam dźwignął w pracy lub coś tamtego. Nie zawsze tak jest. Czasem są to pacjenci, których po prostu zaczęło nagle boleć, przyszli do pracy, usiedli, nagle o, boli. Nie? Zazwyczaj mają już w swojej historii gdzieś tam już epizody takiego bólu i wtedy to już w ogóle nas doprowadza na taką dobrą diagnozę. Jeśli to jest pierwszy raz, no musimy być bardzo czujni, szczególnie u osoby młodej, bo zawsze coś innego może się kryć tam głębiej. Ból jest zazwyczaj tępy, gdzieś w okolicy lędźwiowo-krzyżowej i może ewentualnie promieniować do kolana i stopy. Możemy to wtedy nazwać de facto rwą pulszową.
zmniejsza się w nocy i zasadniczo pacjent lubi leżeć. I to jest jedno z podstawowych zasad leczenia, czyli te 4-5 dni pacjent powinien spędzać w łóżku i powinien odciążać ten kręgosłup, no i pogarsza się przychodzenie. Nie? No i pacjent rzeczywiście będzie miał ewidentne dolegliwości bólowe, często będą prosili o teleporadę ze względu na to, że mówią, że nie są w stanie dojść do takich boli, że nie mogą nawet dojść do łazienki. A jeśli już do Was dojdą, no to tak dosyć ciężko. Dalej, mają pewne objawy przedmiotowe, a mianowicie boczne skrzywienie kręgosłupa w odcinku LS. Jest to oczywiście pewna reakcja obronna. To znaczy jakby patogenezą w tym wypadku jest miejscowy stan zapalny, który powoduje obrzęk tkanek i ucisk na nerw. W momencie, jak mamy jakiś ucisk z jednej strony, to naszą reakcją obronną będzie skurczenie się w drugą stronę, żeby ten nerw, który jest kompresowany, odprężyć. Będziemy mieli zniesienie lordozy lędźwiowej, czyli taki jakby dodatkowy taki sztywny grzbiet lekko, że tak powiem, zwiększenie napięcia mięśni przykręgosłupowych i ograniczenie bólowej ruchomości kręgosłupa, więc zrobienie jakichkolwiek skłonów i tak dalej raczej będzie dosyć bólowe. Warto tutaj zbadać pacjenta, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś cech, które mogłyby wskazywać na inną etiologię choroby. Na przykład jakiś ropień do kanału, jakieś zaczerwienienie w okolicach pleców, no i ewentualnie jakiś ból zlokalizowany na wyrostkach kolczystych czy poprzecznych. Sam kręgosłup nie powinien pacjenta boleć, powinien raczej bolić plecy, raczej mięśnie, raczej tkanki dookoła. Natomiast sama bolesność kręgosłupa przy palpacji raczej sugerowała nam na przykład złamanie albo jakąś inną patologię. Ważnym też jest, aby zapytać pacjenta, czy nie ma jakichś objawów neurologicznych, z czego najważniejszych jest nietrzymanie moczu i stolca, gdyż może to świadczyć o kompresji rdzenia i taka osoba niezwłocznie powinna znaleźć się na neurochirurgii i mieć operację w chirurgii. Jakie leki stosujemy? Zasadniczo podstawową jest stosowanie miarowe. Mogę przerwać? Oczywiście. Wracając do poprzedniego tematu, ale też może być jeszcze przepuklina kręgosłupowa. Oczywiście, że tak, ale chodzi mi o to, że jakby no ostra przepuklina jak najbardziej może być taką kwestią, jednak dużo częściej będziemy spotykać się z ludźmi, którzy mają jakieś zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa bądź przepuklinę jądra miażdżystego i te osoby są niestety bardziej narażeni na te dolegliwości, ze względu na to, że już i tak mają pewną przewlekłą kompresję tych korzeni grzbietowych, nerwów rdzeniowych, nie? No w sumie tak, no. I dalej. Mamy oczywiście ten ostry ból krzyżarza i takie podstawowe leczenie to jest stosowanie jakiegoś NLPZ-u. I tutaj fajne są NLPZ-y, które dobrze penetrują właśnie do tkanek miękkich, czyli głównie chodzi nam tu o ketoprofen, naproxen. Może to być meloksykam, może to być nimesulid, może to być aceklofenak, może to być no głównie te. Aczkolwiek jakby już wybór konkretnego NLPZ-u dostają tutaj Wam i różne firmy zawsze się prześcigają, mówią, że a nasz jest lepszy, a nasz jest taki, a nasz jest śmaki. One mają różnicę między sobą, ale głównie jest to różnica w farmakokinetyce, a nie w farmakodynamice i ewentualnie w kwestii wygody stosowania. Wiecie, i postaci farmaceutyczne, niektóre są fast, niektóre są slow, niektóre są no naprawdę różne. Metamizol ma też pewien sens według prac naukowych, aczkolwiek ja nie stosowałem nigdy metamizolu w tym wskazaniu. Mnie takim standardowym zestawem jest jakiś NLPZ w dawce maksymalnej, dodatkowo miorelaksant. I z tych miorelaksantów warto jest zastanowić się tak naprawdę, jakie mam w Polsce. Ja Wam przygotowałem taką małą checklistę miorelaksantów, które są dostępne w Polsce. I te na czerwono, które Wam zaznaczyłem, tych w ogóle nie powinniście stosować w tym wskazaniu, natomiast pozostałe 4 w teorii możecie. Ja w praktyce stosuję tylko tyzanidynę i tiokolchikodyn. I zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Baklofen. Baklofen działa w bardzo szeroki sposób. Jest agonistą pre- i postsynaptycznych GABA-B i postsynaptycznych GABA-A. Jest chyba najbardziej znanym takim miorelaksującym. Niemniej jednak jego ograniczenie wiąże się z większymi działaniami niepożądanymi oraz z tego, że trzeba go dawać kilka razy dziennie, 2 lub 3, bardziej 3 tak naprawdę, ze względu na to, że działa dosyć krótko i nie za bardzo wygodnie się go stosuje, aczkolwiek jest diablo skuteczny. A i ja go osobiście bardziej rezerwuję dla jakichś
chorych z problemami bardziej neurologicznymi. Mamy metakarbamol, on ma nieznane działanie, nie wiadomo jak działa, ale działa. Ja go osobiście nigdy nie stosowałem. W Polsce dostępny jest tylko jeden preparat. Ma dosyć śmieszne działanie niepożądane, mianowicie powoduje zmianę zabarwienia moczu na czerwony, pomarańczowy lub zielony, więc w ogóle sikamy tęczą. Za bardzo się o nim nie wypowiem, bo tak jak mówię, nigdy go nie stosowałem. Wiem, że go można stosować, aczkolwiek na razie podaję to jako ciekawostkę. I dalej. I teraz przejdę do tych dwóch leków, których ja osobiście stosuję. Tyzanidina i tiokolchikozyn. I nazwę to, powiem jakie są też nazwy handlowe, bo są tylko jedne takie preparaty w Polsce. Tyzanidina, czyli Sigdalu, i tiokolchikozyn, czyli Tiokolis. I teraz tak. Tyzanidyna jest agonistą receptorów alfa-2, a przez to ma działanie przeciwanalgetyczne oraz receptorów imidazolowych. I jakby to, że on działa centralnie, ona, bo Sigdalut, on, tyzanidyna, ona, powoduje działanie przeciwbólowe, bo oprócz tego, że rozluźnia nam mięśnie, głównie przez działanie na receptory imidazolowe, powoduje również dodatkowy efekt przeciwbólowy. Że jest to fajna sprawa. Jedyny problem jest taki, że jak ktoś jest agonistą receptorów alfa-2, to powoduje też dodatkowe spadki ciśnienia oraz wszystkie rzeczy związane z pobudzeniem receptorów alfa-2, czyli na przykład hipotonię ortostatyczną. Dlatego u ludzi z problemami z krążeniem ten Sigdalut może powodować zawroty głowy, upadki i tak dalej. Niemniej jednak dlatego warto powiedzieć pacjentowi, że macie leżeć. Masz leżeć i masz odpoczywać. I dlatego tutaj jest jakby jak największe wskazanie do wysłania pacjenta na zwolnienie. Tego ta tyzanidyna działa naprawdę fajnie. Ja go lubię stosować szczególnie właśnie u młodych ludzi z wydolnym krążeniem. Natomiast jeśli chodzi o tiokolchikozyd, on ma pewne ograniczenia, a mianowicie on nie powoduje tyle powikłań, powiedzmy, krążeniowych, powikłań, bardziej działań niepożądanych. Działa w trochę innym mechanizmie. I jego ograniczenia są dwa. Po pierwsze, można go stosować tylko przez tydzień, tak to definiuje producent. Dwa, on jest de facto pochodną kolchicyny, czyli leku stosowanego w leczeniu dny moczanowej. Jako pochodna kolchicyny może mieć podobne działania niepożądane, czyli biegunki, a także nie należy go stosować u kobiet w wieku rozrodczym, które potencjalnie mogą dać ciążę, ze względu na to, że powoduje aneuploidię i w konsekwencji jest bardzo teratogenny. To jest duże obostrzenie, dlatego ja tiokolchikozy często dostają dla osób starszych. Poza tym, jak on powoduje aneuploidię, jego metabolit w badaniach klinicznych wykazało, że in vitro ma niestety zwiększoną predyspozycję do karcynogenezy. Niemniej jednak ta obserwacja nie potwierdziła się nigdy in vivo. Niemniej jednak ja ten tiokolchikozyn zostawiam raczej dla osób starszych. Tyzanidynę wolę dawać osób młodszych ze względu na profil bezpieczeństwa. Z mojego doświadczenia tyzanidyna jest trochę bardziej skuteczna, ale tu się można ze mną kłócić. Głównie pewnie chodzi o działanie przeciwanalgetyczne związane z agonizmem receptorów alfa-2. No i mamy jeszcze dwa leki. Tolperidon. Tolperidon jest masowo przepisywany przez różnych lekarzy jak w bólach krzyża. I muszę wam powiedzieć, że no odważnie, ze względu na to, że tolperidon zarezerwowany jest i zarejestrowany tylko w spastyczności rdzenia. I gdybyśmy posłuchali na przykład docenta Woronia, którego ja bardzo szanuję, jeśli chodzi i o właśnie o leczenie bólu, tylko że jestem powiedzmy taki guru polski leczenia bólu, z Krakowa pochodzi pan docent, działa hamujący naczynę odruchową rdzenia kręgowego i drogi wstępujące i de facto ze względu na swoje działanie on nie powinien aż tak pomagać w tym ostrym bólu krzyża. Raczej te dwa są dużo bardziej skuteczne w tej kwestii. Tylko w spastyczności rdzenia powinniśmy tolperidon stosować. Prydynol natomiast jest rzadko stosowanym lekiem, głównie przez psychiatrów. Związany jest, stosuje się go w zespołach pozapiramidowych oraz w silnym ślinotoku, głównie w ramach powikłań polekowych w przypadku stosowania mocniejszych neuroleptyków. Warto pamiętać, że w przypadku stosowania tyzanidyny i antykoncepcji wzrasta około 4-krotne wzrost stężenia tyzanidyny w osocze. Ciekawa sprawa, aczkolwiek powiem ci, że nie wiedziałem o tym, ale dzięki za wiadomość. Akurat tego nie udało mi się tam wyczytać. Ja, jeśli chodzi o tyzanidynę, ja ją najczęściej stosuję w trochę mniejszej dawce, a mianowicie 3 razy dziennie
po ówce tabletki, czyli 2 mg, nie? Tam akurat dawka maksymalna jest dużo większa, bo można tam lecieć więcej, aczkolwiek jakby w większości ta dawka mała tutaj wystarcza, nie? Chyba, że mam już taki rzeczywiście recydywistów, jeśli chodzi o ten ostry ból krzyża, to wtedy bierzemy trochę zwiększą, nie? Ja jeszcze oprócz tego, że stosuję właśnie NLPD plus miorelaksant, często zdarza mi się dopisać tramadol. Szczególnie tramadol o przedłużonym uwalnianiu. W Polsce jest dostępny jeden niestety preparat. Znaczy jest jeden preparat tramadolu, tramadol retard, ale jest też jeden preparat tramadolu z paracetamolem, który powoduje właśnie, który działa, można go podawać 2 razy dziennie. No i tramadol ma to fajne działanie, że on oprócz tego, że jest opioidem słabym, on jest też SNRI-em, bo on zmniejsza, on zwiększa jakby wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny, więc działa też na środkowe szlaki hamujące ból. No i mamy jeszcze ostatnie dwie kwestie. W chorobie zwyrodnieniowej stawów. Jakie leki powinniśmy stosować tak naprawdę? Mówi się, że głównie w zaostrzeniach powinniśmy stosować NLPZ-y. Wśród opioidów w literaturze wymieniany jest tylko tramadol lub ewentualnie tramadol z dodatkiem paracetamolu. GKS-y w okresach nasilenia dolegliwości, oczywiście uwaga na działanie niepożądane. W kontekście GKS-ów mówię tutaj o legendarnych ostrzykiwaniach stawów, które rzeczywiście przynoszą dużą ulgę chorym, ale powodują przyspieszenie destrukcji stawów oraz szybszy rozwój choroby zwyrodnieniowej. W przypadku SNRI-ów bardzo ważne, że można tutaj dodać duloksetynę przewlekle. Jest taka jedna ciekawa sprawa, a mianowicie siarczą chondroityny. Co o tym sądzicie? Bo ja naprawdę jestem tutaj pełen sprzeczności. A mianowicie istnieją badania naukowe, które mówią, że on w ogóle nie działa. Istnieją badania naukowe, które twierdzą, że podawany na przykład przez rok u wielu tam pacjentów, iluś tam pacjentów, powoduje zmniejszenie ilości przyjmowania NLPZ-ów. Widać, jest w jakiś sposób skuteczny. Nawet sam Szczeklik pisze, że siarczan chondroityny w dużej dawce powoduje łagodne złagodzenie, czyli niewielkie złagodzenie dolegliwości bólowych w ramach jakby choroby zwyrodnieniowej stawów małych, stawów dłoni. I nawet Szczeklik to pisze, więc to już coś w tym jest. I w Polsce są tak naprawdę 2 preparaty zawierające odpowiednie stężenie siarczanochondroityny. Należy go stosować według tych zaleceń 2 razy dziennie i to jest preparat niezwykle drogi, bo samo pudełko kosztuje 60 gdzieś tam złotych plus marża apteczna. Pacjenci oczywiście to bardzo lubią, no bo co de facto ma odbudowywać chrząstkę. Oczywiście z tym odbudowywaniem chrząstki to moim zdaniem to jest pić na wodę, ale ponoć siarczan chondroityny ma jakiś tam udział w modulacji również odpowiedzi nosoceptywnej na poziomie receptorowym. Jest jakby taka teoria i rzeczywiście ja mam trochę tych pacjentów, którzy bardzo lubią łykać siarczan chondroityny, ale oni ogólnie są szczęśliwi. Nie wiem, na ile to jest placebo, na ile nie. Na razie zostawiam wam to do rozmyślania, może się więcej potem dowiemy, ale w internecie na PubMedzie znajdziecie prasy zarówno chwalące siarczan chondroityny, jak i twierdzące, że to jest hoax. Także natomiast pozostałe leki, jakaś glukozamina reklamowana bardzo często, jakaś diastereina, on w ogóle może powodować biegunki, a pacjenci lubią to łykać. Jakieś wiele innych tam rzeczy nie za bardzo działają. Poza tym ostrzykiwania kwasem hialuronowym też nie ma żadnego naukowego dowodu, że to rzeczywiście działa. No i jeszcze na sam koniec, co to jest? Nie widzicie tego. To jest półpasiec oczywiście, nie? Widzimy tutaj na gumieniowej podstawie, w obrębie w sumie tam 2, może 3 dermatomów, początkowe grudki, a następnie tworzą się pęcherzyki. No myślę, że prostsze jest strzasną diagnozę być nie może. Jak leczymy w takim razie półpasie? W fazie ostrej dajemy acyklowir 800 mg 5 razy dziennie oraz NLPZ, na przykład ibuprofen 400 mg 3 razy dziennie. I teraz taka kwestia. Czy dawać acyklowir w maści, czy nie? No i odpowiedź brzmi, nie ma to zbytniego sensu, a mianowicie jakby półpasiec, jakby acyklowir w masie rzeczywiście może nieznacznie zmniejszyć dolegliwości, głównie w zakresie świądu i bólu miejscowo, więc jakby rzeczywiście można go zastosować, niemniej jednak nie skróci czasu trwania choroby i nie będzie miał żadnego większego wpływu na jego powikłanie. No i w kontekście tych powikłań półpaśca warto zapamiętać, że w fazie ostrej no, leczymy go klasycznie zapalnie, że tak powiem,
i przeciwwirusowa, natomiast w kontekście fazy przewlekłej, jako że to jest typowy ból neuropatyczny związany z uszkodzeniem nerwów, będziemy stosować leki, które w bólu neuropatycznym stosujemy, jak na przykład pregabalina, można stosować plazmę z lidokainą, a można też stosować SNRI-e i można oczywiście też stosować, może kiedyś się tego doczekamy, plastry z kapsaicyną 8-procentową. Ja Wam bardzo dziękuję, serdecznie zapraszam do naszej grupy Team Pharmy. Jeśli mielibyście jakieś pytania, to zapraszam teraz. Możecie też napisać na maila. Ja bardzo chętnie postaram się odpisać w wolnym czasie. I jeśli macie jakieś pytanka, to dajecie. To ja mam może jedno. Chciałem się spytać odnośnie tego nimesulidu, bo doktor mówił, że dużo osób go używa, a doktor też nie bardzo się na niego zapatruje. Ja nie lubię, ale znaczy możesz mi mówić po imieniu po pierwsze, bo tam doktor to za mnie żaden. To po pierwsze. Po drugie, czemu ja nie lubię nimesulidu? De facto to jest lek, który jest drugorzutowym NLPZ-em. Tak? Tak ma napisane. I wielu lekarzy go stosuje jako pierwszorzutowy NLPZ. On ogólnie działa dobrze u wielu ludzi. Naprawdę on ma też zwiększoną, on jest bardziej COX-2 niż COX-1. I niemniej jednak on ma dosyć duże obostrzenie. Mianowicie można go stosować krótko, 14-15 dni. Dwa, nie można z nim pić alkoholu w ogóle, no to jakby wiadomo, że tutaj to jest jego duża wada. I trzy, no strasznie obciąża wątrobę i rzeczywiście takie uszkodzenia wątroby po nimesulidzie się zdarzały, nie tyle w literaturze, co na moich oczach. I ja mam po prostu jakiś do niego sceptycyzm. Ja nie mówię, że to jest zły lek, ale też jakby dostępność tych preparatów, dlatego jak się przypisuje nimesulid, to tam jest akurat te 30 tych saszetek. Najczęściej jest tak, że pacjenci gdzieś tam ten nimesulid gromadzą i potem go sobie łykają, no bo on jest akurat fajny, bo jest w formie saszetek i się go potem biorą go na gorączkę, na wszystko i tak dalej, nie? A de facto, no, ja bym go naprawdę zarezerwował na jakieś takie późniejsze, głębne, czy nie, no, jest on po prostu w Polsce moim zdaniem zdecydowanie nadużywany, nie? Okej, okay, dzięki. Ale jakby nie mówię, że jest złym lekiem, no bo lekiem jest rzeczywiście dobrym i niektórzy pacjenci na tym idą. Ba no ja no, przyznam się, że ja dzisiaj też nimesulid wypisałem pacjentowi i to było raczej na jego życzenie, że w niego wierzy, więc jakby też wiara jest bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o leczenie, bo no. Ale wydaje mi się, że ogólnie nimesulid w żelu jest bardzo dobry. Nigdy nie stosowałem nimesulidu w żelu, będąc szczerym, raczej stosuję ten diklofenak albo ketoprofen. No i oczywiście przestrzegam pacjentów, żeby się nie opalali. ale jeśli chodzi właściwie o maści z NLPZ-ami, czy o żele, czy kremy z NLPZ-ami, no głównie w sumie jednak w postaci w żelu, one wszystkie są dosyć skuteczne, ale jeśli chodzi na przykład o ból krzyża, czy jakieś takie tego typu choroby, one są mega nieskuteczne, ale fajnie działają na wszystkie stłuczenia, no głównie na stłuczenia, jakieś urazy miejscowe, no to tak, to wtedy działa to fajnie, nie? I to de facto to jest ich jedyne wskazanie. A ja mam takie pytanie, w ogóle troszeczkę może odbiegając, no. Ale prawie, dzisiaj ja prawie byłam na rehabilitacji i właśnie pani, która robiła mi rehabilitację, i powiedziała, że pacjentka, która używała żelu, dostała uczulenia potem tak. Po, ale ja przypuszczam, że wyszła na słońce, więc zrobiła się jakaś reakcja. Znaczy, no to jest możliwe, obydwie rzeczy są możliwe, ci powiem. W znaczeniu, jako że to trochę z mojej specki skóra, to powiem tak, jakby obydwie rzeczy są możliwe, a mianowicie może być sama reakcja na przykład podrażnieniowa w związku z tym, że to jest żel, a więc po prostu na alkohol, ze względu na to, że to wysusza strasznie skórę, a osoby, które na przykład mają jakby skłonność do atopii, mogą zareagować na to alergicznie. Dwa, sam lek może uczulać miejscowo i zarówno w pierwszym, jak i w czwartym mechanizmie jakby odpowiedzi immunologicznej, głównie w czwartym. W pierwszym to naprawdę trzeba mieć dużego pecha. No i ostatnia rzecz, no to rzeczywiście
NLPZ mogą być substancjami fotouczulającymi. Zarówno te dawane PRO. Diklofenak chyba jest, znaczy jak dobrze pamiętam, to diklofenak należy unikać słońca przy diklofenaku. Tak, zarówno diklofenak, jak i ketoprofen, tak. One najbardziej ze wszystkich NLPZ-ów, ale potencjalnie każdy to potrafi zrobić. No bo właśnie pacjentka, przynajmniej tam dziewczyny mi tak mówiły, że właśnie pacjentka przyszła i mówiła, że potem się jej zrobiło uczulenie po prostu, bo wyszła na słońce. A jest to możliwe jak najbardziej, nie? Ale tak jak mówię, że każdy z tych mechanizmów jest prawdopodobnie możliwy, z czego ta fotoalergizacja albo fototoksyczność jest najbardziej prawdopodobna, nie? A. Ale też fototoksyczność i fotoalergizacja to jest trochę co innego, bo fototoksyczność jakby nie wynika z mechanizmów odpornościowych. Najbardziej chodzi o to, że jest jakaś substancja, która pod wpływem promieniowania UV na przykład zmienia się do innej substancji, która działa toksycznie na skórę. A fotoalergizacja polega na tym, że... Pacjentka miała tam jakieś zwyrodnienie na szyi. Mhm. I się smarowała diklofenakiem, więc przypuszczam, że to było... Właśnie to nie jest najlepsza metoda leczenia właśnie zwyrodnienia. Co prawda tam w podręcznikach w innych miejscach często pisze, że można stosować miejscowo. Ja do tego właśnie podchodzę sceptycznie, jako że number needed to treat jest chyba bodajże 30, co niewielu osobom pomaga, a tak naprawdę no trochę szkoda pieniędzy w tym przypadku na maści. Nie, ja naprawdę leczenie miejscowe na LPZ-ami zostawiam na urazy, stłuczenia i tak dalej, nie? I tam działa. Okej, fajnie, dziękuję bardzo. A Piotr, czy będą na IT, czy można wiedzieć, kiedyś będą? Pracuję nad tym. Postaram się to zrobić. Niemniej jednak ja również planuję część z tych slajdów podrzucać do prezentacji na platformie, tylko jakoś ładniej obrobię i będę to i zrobię to w wolnym czasie. Które ostatnio niestety mam bardzo mało. Oczywiście mogę, a mianowicie najpierw może to drugie, jak to, że już jesteśmy w temacie. Fototoksyczność polega na tym, że dana substancja pod wpływem promieniowania UV rozkłada się do jakiejś substancji, przemienia się do jakiejś substancji, powiedzmy tak w bardzo patologicznym znaczeniu, która następnie uszkadza nam skórę w mechanizmie bezpośrednio toksycznym, nie? Albo jest zburzona przez UV i po prostu powoduje jakby poparzenie, reakcję chemiczną, nie? Natomiast fotoalergizacja polega dosyć podobnie, że pod wpływem promieniowania UV dana substancja na przykład stworzy wolny rodnik albo ulega rozkładowi do innej substancji, która na przykład działa jako haptan, a następnie łączy się ze specyficznym czynnikiem białkowym w skórze, przychodzi do komórki, wchodzi głębiej, jest wychwytywana przez komórkę Langerhansa, a potem prezentuje to limfocytowi TH, który woła swoich kolegów, jest prezentacja tych antygenów, no i potem dochodzi do odpowiedzi alergicznej, odpowiedzi bezpośrednio już alergicznej ze wszystkimi mechanizmami alergicznymi, wydzielaniem histaminy i tak dalej, nie? Dlatego na przykład reakcja fototoksyczna bardziej na przykład będzie boleć, palić, ale reakcja fotoalergiczna na przykład będzie bardziej powodowała świąt i palenie ze względu na właśnie trochę inne czynniki i inną patofizjologię tego. Z punktu widzenia klinicznego bardzo podobne i ciężkie do odróżnienia, ale z punktu widzenia patofizjologii no jest zdecydowanie coś innego, nie? No pacjentce wtedy wyskoczyły takie, jakby to powiedzieć, takie bąble z wodą. No aha, czyli prawdopodobnie to trochę brzmi, jakby to była pokrzywka, jeśli to były bąble z wodą. Tak, bo jej się po prostu zrobiły takie bąble i ją to okropnie bolało, to była aż taka jakby poparzenie, o. Tak o, to mogłoby być, no to wiesz, to zależy, bo może być rzeczywiście bardziej, jeśli to wygląda bardziej jak poparzenie, no to mamy raczej reakcję fototoksyczną. Natomiast jeśli to bardziej wygląda jak pokrzywka klasyczna, czyli taka z dermografizmem czerwonym, świądem silnym i na rumieniowym podłożu, to wtedy mamy raczej z fotoalergizacją, nie? Ale mówię, no to są naprawdę takie dosyć już szczegółowe rzeczy. Ciężko jest to często rozpoznać tak po prostu na oko. No, przypuszczam. No, dobra. Natomiast który z NLPZ będzie najmniej obciążający żołądek, a jednak będzie najbardziej skuteczny? Najmniej obciążający żołądek prawdopodobnie będzie celecoksyb. A czy będzie najbardziej skuteczny? Ciężko mi powiedzieć. Ze względu na to, że jeśli sobie porównamy tam różne NLPZ, to one mają dosyć podobną skuteczność ze względu na ten efekt pułapowy. Rozumiesz, myślę, o co mi chodzi. W znaczeniu, że
przy dawaniu dawki maksymalnej wszystkie NLPZ-y działają rzeczywiście bardzo podobnie. I takie, jeśli mamy właśnie pacjentów bólowych i mamy tak, że próbujemy u niego z jednym lekiem, próbujemy u niego z drugim lekiem, próbujemy u niego z trzecim NLPZ-em, to takie żonglowanie tymi NLPZ-ami raczej często jakby marnujesz czas pacjenta, a tak naprawdę nie przynosisz mu jakiejś większej korzyści, a narażasz go na zwiększenie ryzyka działań niepożądanych, ponieważ pamiętajcie, że jak pacjentowi dacie Nimesil, przepraszam, Nimesulid i on go będzie łykał te dwa razy dziennie, to jest duża szansa, że jak mu to nie pomaga, to on sobie jeszcze dorzuci tego ibuprofen czy tego ketonala, nie? Które oczywiście nic mu za bardzo nie da. Dlatego, no, jakby odpowiadając bardzo szeroko i wymieniając na twoje pytanie, no nie ma za bardzo takiego, nie? Wszystkie obciążają żołądek i jeśli to pytanie ma za zadanie jakby otrzymać odpowiedzi, że no dobra, to który mam stosować, no to nie odpowiem ci na to. Natomiast jeśli to jest pytanie na test, który jest najmniej obciążający żołądek, ja bym zaznaczył celecoksyb. Ale nie stosuję celecoksybu osobiście, bo uważam, że etorykoksyb jest po prostu bezpieczniejszy, a jest równie skuteczny. Głównie chodzi o te stresowe kwestie. Nie, no bo powiedzmy, że z zabezpieczeniem żołądka zawsze sobie jesteśmy w stanie jakoś tam poradzić. Nie? Natomiast bezpieczniejsze na żołądek są wszystkie bardziej selektywne dla COX-2, czyli meloksykam, no i mesulit tak samo, aceklofenak, czy no, głównie o to chodzi. Powiedzmy, że to tak mniej więcej wygląda. No. Tylko co trzeba się zastanowić, też jakby każdy na przykład diklofenak z ciekawostek. Diklofenak jest bardzo dobrym i skutecznym lekiem, ale z kolei on jest metabolizowany przez CYP3A4. Więc jak pacjent na przykład przyjmuje inne leki metabolizowane przez CYP3A4, chociażby powszechna jest amlodypina jako lek przeciwnadciśnieniowy, to zatem diklofenak jakby nie ma prawa za dobrze działać, nie? To takie ciekawostki. Jakie są zasady łączenia leków spazmolitycznych? No podaje się takie rzeczy, ze względu na to, że każdy działa w trochę innym mechanizmie. I na przykład jest taki jeden preparat, który tak jak już mówiłem, ja nie chciałem go nazywać, żeby tutaj nic nie reklamować, ale jest taki jeden preparat, który jest chyba ulubionym preparatem każdego człowieka, który tam gdzieś dyżuruje po noskach i jak przychodzą ludzie z bólem brzucha, takim wiecie, takim kurczowym, charakterystycznym i tak dalej. Jakby takim dobrym postępowaniem jakby jest jakby no, jakoś im podziałać na ten ból, jest taki preparat, jest spazmalgo. On w ampułce zawiera 2,5 grama metamizolu, ileś tam hiosyny, już nie pamiętam, butylu bromku hiosyny. Czyli NOSPA. To nie jest NOSPA akurat. A nie. NOSPA zawiera tego drosawegenę, nie? Tak, no. A spazmalgon ma metamizol, czyli pyralginę w sobie, hiosynę, czyli skopolan, kompozytum na przykład to zawiera, tylko tam w mniejszej dawce i jeszcze zawiera tam. I tam chyba też jest papawegena, z tego co pamiętam, tak. I on jest też w odpowiednio dużej dawce i to rzeczywiście ludziom często pomaga. Jest to taki właśnie fajny lek dyżurowy. Prosta, jedno podanie i to w większości ludziom pomaga. Oczywiście jeśli nie mają jakiejś głębszej patologii, którą zawsze gdzieś tam trzeba wykluczyć z tyłu głowy, całą diagnostykę bólów brzucha gdzieś tam zrobić, nie? Ale powiedzmy, że na takie dolegliwości ogólne działa bardzo fajnie, szczególnie jak ktoś no ja mówię, jednym z moich pierwszych pacjentów w NPL-u, ja pamiętam, to był pacjent, który no, wiedział, że nie może, ale no zjadł te dwie kiełbasy i go pokarało i wylądował o 22 u mnie. No dobrze. Spalmardo mu pomógł. Tak mam zdradę zakończenie tej historii. Był bardzo wdzięczny. Prawdopodobnie jakby w domu wziął pyralginę i NOSPE, to też by mu pomogło. Jakieś pytania? Dokładnie. Grota i papaweryna działają bezpośrednio na mięśnie gładkie. No hiosyna jest cholinolitykiem, nie? Przepraszam, nie jest cholinolitykiem, jest cholinoagonistą.
a no, mimetykiem, a metamizol z kolei działa ośrodkowo, jako też inhibitor COX-3, więc tak naprawdę macie różne punkty uchwytu, nie konkurują ze sobą o miejsce na receptorach i przez to można je podawać razem. Także jak was, jak macie jakieś kolkowe rzeczy, to nie łykajcie paracetamolu, nie łykajcie NLPZ-ów, tylko rozsądnie weźcie albo pyralginę, albo NOSPę, albo to i to. Albo zawsze możecie ten butylogram i kwiostyn też wziąć. To jest tak zwany zestaw chirurgiczny też, czyli 2,5 metamizolu oraz tam 20 na przykład kwiostyny. Czy tam skopolaminy. No i butylobromek hiosyny, w postaci właśnie butylobromku, on nie jest taki lipofilny, więc on nie przenika tak przez barierę krew-mózg, więc nie powoduje ośrodkowych działań niepowodzonych związanych z, przepraszam, mówię, że cholinominetycznych, nie? Już trochę mniej godzina temu. Dobra, to jeszcze jako, że dostaliście długo, to chciałbym was zapytać, jako, że w czerwcu wielu z was ma egzaminy, tym z farmakologii. I chciałbym was zapytać, z czego wy byście chcieli mieć przyszły webinar? Co byście chcieli powtórzyć?